Albert Odrzymkowski, wielka rodzina Extreme Hobby, cześć. Siemanko, siemano. No Albert, nie mieliśmy okazji pogadać po KSW i myślę, że to będzie motyw przewodni naszej rozmowy, więc zapytam, no co się stało, że była taka, a nie inna dyspozycja? To znaczy, no kurczę, no Michał był lepszy tego dnia tak naprawdę i to wiadomo, że zawsze po każdej walce uważam, kiedy się nie wygrywa, no trzeba szukać jakichś tam wniosków, żeby następnym razem minimalizować to ryzyko porażki. No Michał był lepszy. Tak naprawdę no, ta walka na początku fajnie układała się po mojej stronie, ale no, potem się to zmieniło. Michał też fajnie zobaczył, że nie widzę na to lewe oko, to fajnie chyba Tariel mu powiedział, żeby szedł w prawo od razu, bił lewy prosty i naprawdę ja też nie widziałem tej lewej ręki, poszedłem na wymianę. Michał mnie naprawdę nie wdał się w tą wymianę, tylko poczekał, trafił mnie precyzyjnie pod bródkiem, także no cóż, no wiadomo, no są jakieś takie wnioski w głowie, ale to nie jest tak, że w jakiś sposób uważam, to można poprawić, ale na pewno nie wydaje mi się, żeby to w jakiś sposób zaważyło na w jakiś sposób na werdykcie. No, Michał był lepszy, był naprawdę bardzo dobrze przygotowany i wielkie gratulacje dla niego. No, ja na pewno będę starał się teraz poprawić, żeby do następnej walki wyjść lepiej, jeszcze lepiej przygotowany, no i następną walkę wygrać. Mam nadzieję, że mi się to uda. A powiedz mi, nie miałeś złego dnia, nie czułeś presji? Znaczy, jeśli chodzi o samej presji takiej medialnej i hali, no to nie. Naprawdę, kurczę, naprawdę to też każdemu zawodnikowi życzę, bo to coś pięknego wyjść na takiej hali i przy takiej w ogóle liczbie kibiców i też, nie wiem, jak walczysz, nie wiem, trafiasz, jak słyszysz wow, to naprawdę to wow cię przeszywa i to jest naprawdę coś pięknego. Kurczę, no presja jest, stres jest zawsze tak naprawdę, no wiadomo, że to jest, ale nie wiem, na pewno to nie była jakaś taka większa presja niż przy innych walkach, także ja bym też nie szukał w jakiś sposób jakiegoś usprawiedliwienia i tak dalej, tej mojej dyspozycji presją i tak dalej. Ja naprawdę czułem się dobrze i przede wszystkim mega się też cieszyłem i bardzo chciałem tej walki, jak wychodziłem i też strasznie się cieszę, że jestem w tym sporcie, mi to sprawia naprawdę ogromną radość. Mam dla kogo się bić, mam super rodzinę, mam wspaniałych kibiców, także na pewno to nie wpłynęło na moją dyspozycję. Kiedy byś chciał wrócić do klatki? Słyszałem, że jak najszybciej, ale no rozmawiałem, nie ukrywam, z twoim menadżerem. On mówił, że chciałby, żeby to jednak była druga połowa roku. No tak, jak najszybciej chciałbym wrócić, no wiadomo, no chciałbym jak najszybciej się odbudować. Mam walkę zakontraktowaną, mniej więcej wiemy, jak te walki będą wyglądać, ale coś możemy przyspieszyć. Też niedługo spodziewam się narodzin syna i też nie chciałbym, żeby w żaden sposób, no na pewno chciałem być w tym okresie całkowicie dla żony, bo no, niestety, ale no, znaczy może stety, ale teraz to w naszej rodzinie to ona jest najważniejsza i też się mega cieszę tym wszystkim. Tak naprawdę to muszę w poniedziałek zrobić dwa badania, zobaczyć, jak to wszystko wygląda u mnie zdrowotnie i tak naprawdę już we wtorek będę mógł w jakiś sposób jasno się określić i no ja na pewno chciałbym zawalczyć jak najszybciej, a jak wyjdzie, no to też nie jestem w stanie żyć tego wprost powiedzieć. Zanim zapytam o zdrowie, to zapytam o tego syna przyszłego. Chciałbyś, żeby poszedł twoimi śladami, został zawodnikiem, został fighterem? No wiadomo, każdy ma gdzieś tam takie myśli w głowie. Ja przede wszystkim tak naprawdę jak jeszcze nie wiedziałem, czy to będzie syn, czy to będzie córa, to przede wszystkim chciałem, żeby miał zdrowe dziecko i na tym się najbardziej skupiałem. Tak naprawdę czy to byłaby córunia, tatunia, czy synunio, to nieważne. Ja tak naprawdę to chcę, żeby przede wszystkim urodził się mi zdrowy chłopak, który będzie, nie wiem, kierował swoim życiem. Teraz moje zadanie to go na pewno dobrze wychować, a kim będzie, to po prostu to będzie całkowicie jego decyzja. Jak będzie gdzieś tam bił się jak tata, no to na pewno będę dodatkowo go też wspierał, ale jak, nie wiem, będzie chciał być lekarzem, czy uczył dzieci w szkole, to tak samo będę cały czas przy nim. Nie będzie jeszcze ciężej dojeżdżać do WCA, do Warszawy? Znaczy, kurczę, no teraz to wiesz, to było tak, że ja od poniedziałku do piątku byłem cały czas w WCA, także jeśli chodzi o same dojazdy, to naprawdę nie sprawiało mi to jakiegoś problemu. No wiadomo, że było ciężej może z takimi moimi trenerami, z którymi robię od X lat, czyli z trenerem Germanem i z trenerem Pawłem, no ciężej bardziej w tą stronę, że po prostu mnie nie było w Radomiu.
Ale no wiadomo, jak będzie no ten Synunio, no też zobaczymy, no też kurczę, to będzie dla mnie całkowicie nowa rzecz, ale wydaje mi się, że no właśnie takie narodziny to dodadzą mi takie dodatkowe jeszcze energii, żeby po prostu jeszcze bardziej się, będę po prostu miał więcej energii do działania i nie będzie miało to wpływu na jakieś na moje przygotowania, tylko będzie jeszcze taki dodatkowy power na treningach. No motywacja na pewno jest. No na pewno, na pewno. A powiedz mi, Albert, jak się odnalazłeś w WCA? Dobrze się tam czujesz? Zgrałeś się z ekipą? Tak, no kurczę, no ja z częścią ekipy znam się tak naprawdę już długo, jakieś trenowaliśmy we cztery z Jankiem, z Danielem. Kurczę, no mega, jest naprawdę fajna atmosfera i tak dalej, są cały czas żarciki, też fajnie, bo się mogę wiele, naprawdę, od każdego wymieniamy się tymi informacjami i naprawdę to każdy gdzieś tam jakiś tam ma swoje myczki, gdzieś tam potrafi być lepszy, czy robię, nie wiem, z Kamilem, czy z Tymciem w swojej wadze, to też się lubimy, staramy sobie się sobie pomagać. No na, tak, jak najbardziej na duży plus, także no ja też się mega cieszę, że jestem częścią tego teamu. Miałem zapytać o zdrowie, jak się czujesz fizycznie po tym pojedynku, jak byłeś mocno rozbity. No jeszcze widać przyznam, obrażenia wojenne. No, na samej powiece 8 szwów, bo ona spadła całkowicie w dół, ale prawidłowo zadanym ciosie przez Michała. W sumie miałem 12 szwów, 4 tutaj na łuku i 8 na powiece. A tak naprawdę to poza tym, no to nie ma nic takiego wielkiego, co by mi, już mam szwy wczoraj, dziękuję bardzo Centrum Medyczne MML, przebadali mnie od stóp do głów, jeszcze teraz właśnie jeszcze jakieś dwa badania będę mieć w poniedziałek, no i pewnie w przyszłym tygodniu już będę hasał na macie, od razu po Wigilii, w Wigilii jeszcze zrobię trening, żeby trenować cały rok, bo niektórzy mówią, że w nowy rok, jak się zrobi, a jest taki przesąd, że jak się w nowy rok, a w Wigilię, no to ja zrobię na pewno i Wigilię i zrobię w nowy rok, żebym trenował, nie wiem, za ten 10 lat cały czas. No oczywiście, a powiedz, ile byś chciał stoczyć walk w przyszłym roku, w 2020? Na pewno 3. Na pewno 3. Na pewno 3. Okej, czy już wszystko wiesz i z tego, co teraz mówisz, to już masz pierwszego rywala, tak? Na kolejną walkę? Znaczy nie, no rywala jeszcze tak naprawdę nie mam i tak naprawdę to teraz główną kwestią jest, chodzi o... Jest to, że po prostu muszę pójść, przebadać się, jak dostaję zielone światło, wtedy usiadamy, ustalamy sobie jakiś termin i wtedy rozmawiamy na temat rywala. Tak naprawdę to no ja też jestem pracownikiem Federacji KSW i wiadomo, też my się wielu chłopaków w tym gronie wszyscy się znamy i no, kogo mi da Federacja, to po prostu z tą osobą będę się bił. Mówisz o tym, że jesteś ich pracownikiem. Jak to wygląda od wewnątrz organizacyjnie? No, biłeś się dla innych organizacji, więc możesz porównać. Znaczy, no na pewno to robione jest to wszystko z większym rozmachem. Ja na pewno jestem bardzo zadowolony pod takim względem, jak w momencie, gdy były jakieś takie problemy zdrowotne zaraz po walce, to ja naprawdę nie musiałem się o niczym martwić. Wzięli mnie to z ratownicy, tutaj poszyli, powiedzieli mi, że nie są w stanie mi szczyć, stanie szczyć powieki, muszę jechać do pana okulisty. Karetka mnie zabrała do Bytomia, bo tam miało KSW podpisaną umowę, potem przyjechał po mnie samochód, odebrał mnie, w ogóle cała ta ekipa ludzi tak naprawdę tworzy taką mega fajną rodzinę i fajnie też, jak się czuje, że jest się częścią tego i naprawdę każdy się o ciebie mega troszczy, także wydaje mi się, że też w żaden sposób nie chcę atakować innych federacji, bo nie wiem, czy się biłem dla innych federacji, dla armii, dla FEN-u, to naprawdę też super i bardzo miło wspominam, ale na pewno jest tutaj to naprawdę, jest pełen profesjonalizm i naprawdę, naprawdę nie ma do czego się przyczepić, a naprawdę można się bardzo miło zaskoczyć dodatkowo. Żeby było jasne, to nie jest moja opinia, bo wiem, że nikt z was nie odpuszcza, ale słyszałem takie głosy, niektórzy mówili, że trochę się poddałeś w tej końcówce, jak już byłeś tam przy siatce na samym dole. W takim sensie odpuściłeś. Jak byś się do tego odniósł? No to coś głupoty gada, no cóż, no, co ja mogę tak naprawdę powiedzieć, to tak naprawdę to ta osoba, która się... Ja mogę powiedzieć, jak ja pamiętam walkę, ja w momencie dostałem pierwszy podbródek, to już potem walki nie pamiętam. Ja w ogóle mi się wydawało, że Michał mnie wywrócił i dobił w parterze i... To ja tak pamiętam walkę. Potem jak dopiero zobaczyłem, to widziałem, że poleciałem w tył. Przypuszczam, że jakby sędzia tego... Ja też nie protestowałem, bo naprawdę w głowie mi mocno szumiało, bo
No naprawdę, ja potem jak już każdy cios wyprowadzony przez Michała spadał na moją głowę, co mam to powiedzieć, no, nawet nie chcę mi się tego komentować. No. Chciałbyś rewanżu z Michałem Michalskim? No kurczę, no wiadomo, przed walką też było na pewno czy Michałowi ciężej się w jakiś sposób przygotowywać, bo znamy się, lubimy się, ale wiadomo, no też kurczę, ja też 3 miesiące się przygotowywałem na to, żeby tą walkę wygrać, no niestety, no nie zrealizowałem swojego celu. No wiadomo, jeśli będzie taki, byłaby możliwość takiego rewanżu, to będzie dodatkowy smaczek dla mnie, dodatkowa motywacja, no bo po walce przegrałem z Michałem, Michał okazał się lepszy i no teraz ja chciałbym wszystko zrobić, poprawić swoje umiejętności i z wielką chęcią wziąłbym taki rewanż. Ale niezależnie pewnie znowu od wyniku, czy ten rewanż będzie, czy nie będzie, to dalej będziemy kumplami. Albert, już na koniec nieco pozytywniejszy akcent, dla kogo dzisiaj przyjechałeś na TFL-19, komu kibicujesz? Znaczy, tak naprawdę no, kibicuję wszystkim chłopakom tutaj z Radomia, biją się zawodnicy z 2 klubów, a ja przyjechałem do narożnika Sławka Kutonowicza, od siebie, który reprezentuje mój klub RKT Radom. No, szykuje się naprawdę fajna walka, też właśnie starcie takie rewanżowe. Sławek będzie starał się zrewanżować, no i mam nadzieję, że moja obecność jakoś tam pomoże mu w tej walce, że będzie po prostu, będzie w stanie tą walkę wygrać. Czyli będziesz kornerem. Dokładnie, bo tak powiedziałem, sorry, że powiedziałem, powiedziałem tak naokoło, wiesz, ja tak właśnie kurde zauważyłem, że ja strasznie ostatnio naokoło gadam, powiem ci, nie? Ale nie, no tak, będę kornerem, będę pomagał Sławczowi Kotunowiczowi i dzisiaj mocno naprawdę trzymam za niego kciuki. No Krystian jest też mega twardym zawodnikiem, mega dobrym zawodnikiem i też na pewno to będzie taka, dla mnie jako kibica też będzie fajna walka, ale tutaj mocno trzymam za kciuki za Sławcia i trzymam i wierzę mocno w jego zwycięstwo. To on nam machał przed chwilą zza kamery. Tak, między innymi Sławcia machał. Wielkie dzięki i powodzenia w rodzicielstwie, jeżeli tak to mogę ująć. No i widzimy się już pewnie w nowym roku, także wesołych. No dziękuję bardzo, tobie też również wesołych świąt. Wam wszystkim też również życzę wesołych świąt. No i żeby ten rok przyszły był lepszy, jakbyśmy się nie widzieli. No, przed nowym rokiem, żeby był lepszy niż ten, który mamy teraz. Na pewno będzie. Wielkie dzięki. Dzięki. Dziękuję.